Witajcie kochani, jesteśmy na krótkich wakacjach i jest superowo. Przynajmniej na kilka dni oderwaliśmy się od tego miasta i jesteśmy w Zaklikowie nad zalewem, zaraz tam będziemy, znaczy. I oczywiście wkleję Wam kilka stylówek z moich wakacji, jak się ubierałam, z mojego właściwie wypadu wakacyjnego oraz jakieś krótkie zakupy, bo już mi się udało kupić dwie rzeczy bardzo, bardzo taniutko. Zaraz je zobaczycie i do zobaczenia! Witajcie kochani, jedziemy właśnie sobie, przepraszam, płyniemy właśnie sobie na zalew i będziemy wiosłować w tym dmuchanym kajaczku. Jest pod wieczór, tak fajnie. To jest nasz drugi dzień pobytu i pozdrawiamy Was serdecznie. Już za dwa dni idę na łowy lumpeksowe, więc może pokażę Wam jeszcze kilka fajnych perełek, zanim stąd wyjadę. Pa, pa! Cześć kochani! Dzisiaj jest przepiękna pogoda i upał i dlatego nagrywam dla Was tutaj krótką przypiteczkę. Zobaczcie, jakie przecudowne jezioro. Aha, super, już zostanę opryskana. Przyszliśmy na plażę, dzisiaj pewnie ze dwa razy przyjdziemy tutaj. To jest zalew w Zaklikowie, wokół Lasy Janowskie, w pobliżu Stalowa Wola. Całkiem niedaleko do Zwierzyńca, do Zamościa, do Lublina, nie za daleko. Przepiękny teren do oglądania, bardzo polecam na wakacje. W Janowie Lubelskim też jest super duży zalew, fajne tereny rekreacyjne, przecudowne lasy, dużo jagód w lasach, także zachęcam Was, wybierzcie się, bo super region, naprawdę bardzo, bardzo czyste wody, jedne z najczystszych wód w Polsce i do kąpieli, na przykład do hodowli ryb, stąd może kiedyś usłyszycie o karpiach na święta, że właśnie z okolic Zaklikowa tutaj są bardzo, bardzo czyste tereny i są super dobre ryby właśnie. Kochani, pokażę Wam kilka takich stylóweczek, które miałam na sobie pierwszego dnia na spacer nad jeziorem i na taki bardzo stary cmentarz, kilkusetletni drewniany kościółek. Zobaczcie też tam zdjęcia właśnie pod tego kościółka. Jest naprawdę bardzo stary i zobaczcie, bardzo ciekawy zwyczaj. Mieszkańcy, wszyscy, którzy zostali pochowani, mają tam przybite na ścianach tego kościółka. Zobaczcie, że taki po prostu miejscowy, lokalny zwyczaj, ale nie spotkałam się z tym jeszcze. Bardzo ciekawe to jest. Teraz zobaczycie też krótkie przebitki z domu. To jest dom mojej babci, która już nie żyje, świętej pamięci, i moi rodzice teraz się nim opiekują. No i czasami przyjeżdżamy tutaj właśnie w trakcie wakacji, żeby sobie spędzić trochę czasu razem. Właśnie pochodzić po lasach, odpocząć na jezioro, no i tak sobie siedzę, wiecie, w ciągu dnia. Czy plaża, czy las, czy jakiś spacer. No, a wieczorem muszę zakuwać niestety, no ale kilka dni będzie po wszystkim, także jeszcze wytrzymuję. Uczę się przepisów, przeglądam wszystko, jeszcze muszę zrobić prezentację, autoprezentację w formie filmiku. Także trzymajcie kciuki. Tutaj to nawet ja malowałam część ścian w tym saloniku. Tam jest jeszcze strych, ale niezagospodarowany. O, tutaj jest pokój z kominkiem. Kominek właściwie tylko rekreacyjny, on nie grzeje całego domu. Weranda taka bardzo kolorowa. Tu jest, o, kajak, na którym pływaliśmy. Zaraz pokażę Wam jeszcze ogród, ale tymczasem jeszcze krótki tur po domku. Tutaj jeszcze jest taka jadalnia na wypadek gorszej pogody. Czy w sumie tam się zawsze je, ale czasem bywa, że i tu. No i pokój tak zwany kino domowe, telewizornia inaczej. Tutaj tak wrzosowo bardziej. Takie lody jagodowe, ja bym powiedziała, jak chodzi o wystrój. Tak. I jeszcze dwie sypialnie.
Co jeszcze jesteś? Już idę. To jest lekki bałagan, tutaj śpimy teraz. Malowane przeze mnie lampa do pary z tym pięknym chińskim wachlarzem, meble po babci. Ogródek. Ogród. Sobie selfie? Nie, robię film, w którym zamieszczam ogród. Całkiem spory ogród. Tutaj aranżacji. Kwiecnik w wykonaniu mojego taty. Starego łóżeczka wiklinowego. Jeszcze nie kwitnie wszystko, bo to byliny takie letnie typowo. Weranda z zewnątrz. Przepiękny telefon, bardzo. Super roślina, bo lubi suszę. W sensie nie przeszkadza jej, jak jest sucho. Zimuje superowo. Tutaj jest też taki zewnętrzny stół. Tak to wygląda. No i tam jeszcze dosyć duży kawałek w dół, ale już tam są takie bardziej chaszcze ognisko, więc nie będę wszystkiego pokazywać. No i tak to wygląda, kochani. Kochani, moje malutkie zakupy, w sumie za wszystkie rzeczy zapłaciłam tylko dyszkę. Buty kosztowały 2 zł. Ja pokażę Wam najpierw najdroższą rzecz, czyli za chyba 5 zł żakiecik. Jakiś niemiecki, taki rozmiar 42, ale nieważne, jest fajny kolor żółty. Jest bardzo długi, on jest taki jak sukienka. Można by go nosić do jakiegoś podkoszulka, jako sukienkę po prostu z paskiem i super to wygląda. Ja podwinęłam tu rękawki, bo to fajnie wygląda i ma fajne guziki, takie naprawdę takie złote, duże. To jest, podejrzewam, że to jest bawełna z poliestrem, bo coś naturalnego w tym jest, ale nie jest całkowicie naturalny. No i zobaczcie przebitki, jak jestem, zdjęcia w ogrodzie, jak jestem w tym szakieciku na sukienkę po prostu. Fajnie żółty, bo ostatnio bardzo lubię żółty i wiecie co, mam trochę tych żółtych rzeczy i myślę sobie to nosić jako taki niby kardigan, płaszczyk właśnie do tych różnych żółtych rzeczy, ale niekoniecznie, bo też do innych letnich po prostu ciuszków, na przykład do takiej sukienki też może być, według mnie. Także super, za dosłownie kilka złotych taki żakiecik w fajnym kolorze. Druga rzecz to są sandały, które już zobaczycie zaraz w przebitkach. Tu mam je założone na nogach. I słuchajcie, to są skórzane sandałki Ginorosty. Kupiłam je za 2 zł, dosłownie, bo tu gdzieś jest uszkodzony troszeczkę, nie z tej strony chyba. Gdzieś tu jest uszkodzony troszeczkę skóra na obcasikach. I wiecie co, ja sobie po prostu to podkleję i tego w ogóle nie będzie widać, bo ta skóra nie jest oderwana, tylko jest odklejona i o, jest, widać tutaj. I po prostu ja sobie to kleję do skóry, do obuwia profesjonalnym, który mam w domu, podkleję i w ogóle nie będzie tego widać, to było coś uszkodzone. A super fajne, prawie płaskie buciki właśnie marki Gino Rossi, złote, takie lekko połyskujące złote. Więc w ogóle świetna rzecz na lato. Do sukienki, do czegokolwiek, do spodenek. Fajne. Ostatnia rzecz, jaką kupiłam, to już Wam pokazuję. To jest spódnica chyba ucięta albo z dłuższej spódnicy, albo z sukienki. Chyba, słuchajcie, ucięta z dłuższej spódnicy albo z sukienki, bo tutaj widać, że góra jest odcięta. Zapłaciłam też tylko 2 z hakiem złotych za to. Bo stwierdziłam, że ja sobie to przerobię i znowu, tak jak tą sukienkę jedwabną z tej halki jedwabnej, którą chcę Wam pokazać w programie o przeróbkach, to tak samo tą, tylko tutaj zrobię taką bardziej artystyczną, mroczną sukienkę z jakiejś góry, z jakiegoś topu czarnego albo niebieskiego, bo tu pięknie będzie błękit też wyglądał, taki ciemny. I ona ma na sobie taki przepiękny obraz. Jak to się włoży, to wygląda naprawdę spoko, bo się to tak nie deformuje jak teraz, jak leży.
naprawdę przesuperowe kolory i chcę zrobić taką mega artystyczną sukienkę z różnymi naszyciami. Jakieś porobię jakieś numery tutaj, jakieś zrobię aplikacje na górze, na bluzce, która będzie doszyta do góry i to będzie cała elastyczna sukienka, myślę, że to wyjdzie superowo, będzie taka naprawdę awangardowa, artystyczna sukienka na wieczór, bo chcę zrobić to takie wieczorowe właśnie z jakimiś czy naszytymi ozdobnymi guzikami, czy jakimiś fajnymi ozdobami. Także mam nadzieję, że to wyjdzie super, więc uważam, że jako baza do takiej ciekawej, artystycznej sukienki to będzie super wyglądać i ona jest w połowie bawełna, połowie poliester, czyli jako dół sukienki też super moim zdaniem i taka bardziej naturalna w dotyku jest podszewka tutaj niż ten wierzch. No i to tyle, kochani, więcej zakupów nie mam, ale takie fajne mini zakupki, jutro idę na nową dostawę tutaj w Lumpeksie w Zaklikowie, ale to już pokażę Wam w normalnym holu lumpeksowym. Tymczasem żegnam się z Wami i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!